Mam na imię Agnieszka. Jestem Gaba. Mam na imię Magda. Mam na imię Agnieszka. Nazywam się Gosia. Nazywam się Halina. Jestem Iga. Cześć, nazywam się Gabriela. Gabi Włostowska. To jest mój znak migowy. Nazywam się Magda Urbaniak. Jestem Urszula. Nazywam się Hydzi. Ja Amina. Mam na imię Pamela Bożek. Nazywam się Agnieszka Szeliga. Mój znak migowy wygląda tak. W ramach Migrantu zrobiłyśmy kanał na YouTubie, w którym wypuszczamy filmy o edukacji seksualnej. Badania cytologiczne dla kobiet 60+. Naszym pomysłem były właśnie zajęcia dla naszych dziewczyn, które mają 16-24 lata, które mają różnego rodzaju niepełnosprawności, oprócz niepełnosprawności intelektualnej w różnych stopniach. Jesteśmy nieformalną grupą osób pracujących seksualnie. Naszym zadaniem w ramach realizacji grantu Swymfundu jest stworzenie publikacji, którą nazwałyśmy doświadczalnikiem, gdyż będzie ona opisywać doświadczenia radzenia sobie w doświadczeniu pracy seksualnej. Kampania tak naprawdę polegała na... Była to kampania informacyjna i polegała na tym, że zrobiliśmy 29 filmów o tematyce feministycznej. Poruszałyśmy też temat przeciwdziałania przemocy i tak naprawdę to spotkanie, które zorganizowałyśmy, spowodowało, że uczestniczkom aż tak się spodobało, że chciały dodatkowych zajęć, warsztatów na temat przeciwdziałania przemocy. Nasz mini-grant był skierowany do osadzonych w areszcie śledczym i zewnętrznym zakładzie karnym w Turawie kobiet. Zorganizowaliśmy dwa warsztaty WENDO. Są to warsztaty samoobrony i asertywności dla kobiet. Przyjęliśmy na staż do stowarzyszenia kobietę ze społeczności ród mujskich Romów, z którą pracujemy od wielu, wielu lat. Poprowadziłyśmy warsztaty artystyczno-krawieckie w ośrodku dla cudzoziemców i cudzoziemek w Łukowie. W ramach grantu z Funduszu Feministycznego prowadzimy warsztaty majsterkowania dla kobiet, dla dziewczyn. Zorganizowałyśmy obóz do Puszczy Knyszyńskiej dla kobiet i osób socjalizowanych do roli kobiety. Ogromnie się cieszę, że przyszły dziewczyny, które ośmieliły się pracować z elektronarzędziami, że to był dla nich naprawdę pierwszy raz, kiedy miały w rękach takie narzędzia. Dla mnie jest super ważne, że faktycznie inne osoby, które właśnie będą zaczynać pracę seksualną albo są w pracy, gdzie naprawdę są łamane prawa pracownicze, będą miały porównanie, że w innych miejscach są inne standardy, możemy mieć wpływ na warunki pracy, możemy mieć wpływ na to, jak pracujemy z klientem i jak chcemy, żeby to wyglądało. Chciałyśmy wesprzeć kobiety w tym, żeby uwierzyły w swój model macierzyństwa, żeby potrafiły obronić swoją wizję macierzyństwa i żeby mogły robić to, co uważają za słuszne. Nam się tak super udało, to były wyjścia, dwa wyjścia do gabinetu ginekologicznego, do takiej zaprzyjaźnionej pani doktor ginekolożki, gdzie zabrałyśmy grupę dziewcząt. Dla większości to była pierwsza taka wizyta i pierwsze spotkanie z gabinetem ginekologicznym. To jest pierwszy raz, kiedy w ogóle osoba ze społeczności pracuje w organizacji pozarządowej. Jest to pierwsza kobieta też, która została zatrudniona normalnie, legalnie i która jakby w pełni w swojej pracy decyduje o tym, co jakby robi. Dostała Swymfunda ten mini grant, to robi, to oni nie mogli uwierzyć, oni mnie pytali, ty dostajesz pieniądze i ciebie Polacy płacą w projekcie. Na podstawie loga feminizmu stworzyłyśmy znak w języku migowym feminizm. Wcześniej dla tego słowa w ogóle nie było żadnego znaku w języku migowym. O Funduszu Feministycznym dowiedziałam się z Gazety Wyborczej,
z racji ogłoszenia, że można startować w sprawie grantu. Mamy wielkie zaufanie i wdzięczność do Funduszu Feministycznego, że możemy go współtworzyć i być częścią tej wspólnoty. Jak rozmawiałyśmy w dzień prędzej z dziewczynami, czym jest Fundusz Feministyczny, to ja stwierdziłam, że on jest taką przestrzenią, w której się wydarza wiele, która wiele mieści, mnóstwo osób, mnóstwo możliwości, mnóstwo pasji, mnóstwo pomysłów, marzeń i realizacji tych marzeń. Wszystkie potrzebujemy wzmocnienia. Potrzebujemy się spotykać, potrzebujemy się wymieniać, uwspólniać doświadczenia, wspierać się nawzajem. Nie żałuję ani jednej minuty spędzonej z Wami.